Tekst manny na 24 grudnia. Nazwiesz imię Jego Jezus, albowiem onę zbawił lud swój od grzechów ich. Ewangelia Mateusza rozdział 1 werset 21. Komentarz parauzyjny. Dostrzeżenie drobnych szczegółów, które Boska Opatrzność przygotowała w związku z narodzinami naszego Zbawiciela i posłaniem poselstwa Ewangelii. Wzmacnia wiarę ludu Pana. Uświadomienie sobie Boskiej opieki w przeszłości, nawet w drobnych sprawach, daje podstawę do ufności w mądrość i zabezpieczenie przez Boga tych zarysów Jego planu, które należą jeszcze do przyszłości, w wypełnianie się wszystkich nadzwyczaj wielkich i cennych obietnic ześrodkowanych w tym, który narodził się w Betlejem. Świadomość boskiej opatrzności w większych sprawach boskiego planu także pobudza wiarę w opatrzność Pana w odniesieniu do osobistych i bardziej prywatnych spraw Jego ludu. Reprint nr 2555 Komentarz Epifaniczny Imiona nadawane biblijnym postaciom wskazują na charakter, dzieło, urząd, doświadczenia oraz typiczne relacje osób lub rzeczy z nimi związanych. Wyjaśnia to boski wybór imienia dla Mesjasza. Jezus to łaciński odpowiednik hebrajskiego Joszua lub Jeszua. Jehowa jest zbawieniem i oznacza urzędowe dzieło naszego Pana. Jego lud stanowią wszyscy ci, którzy w tym i następnym wieku przyjdą przez niego do Boga. Rodzaj ludzki znajduje się pod potępieniem, władzą i skutkami grzechu. Zasługa naszego Pana, obecnie przypisywana poświęconym, uwalnia ich od potępienia grzechu. Przez ducha, słowo i opatrzność Pana on stopniowo uwalnia ich spod władzy, Panowania grzechu, a w zmartwychwstaniu uwolni ich ostatecznie od wszelkich skutków grzechu. Później, przez zastosowanie swojej zasługi, nasz pan wyzwoli świat spod potępienia grzechu, a przez swój urząd kapłana, pośrednika, króla, prawodawcy, sędziego, proroka i ojca wyzwoli z mocy i skutków grzechu wszystkich tych, którzy posłusznie staną się jego ludem aleluja co za zbawca on ma moc zbawienia Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Pierwsza Mojżeszowa rozdział 49 werset 18 Zbawienia twego oczekiwam Panie Hioba rozdział 33 wersety 23 i 24 jeśli będzie u niego jaki anioł wymowny, jeden z tysiąca, aby opowiedział człowiekowi powinność jego, tedy się nad nim Bóg zmiłuje, a rzecze, wybaw go, aby nie zstępował do grobu, bom znalazł błaganie. Psalm 72, wersety 4, od 12 do 14 i 17 Będzie sądził ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego, ale gwałtownika pokruszy, albowiem wyrwie ubogiego wołającego i nędznego, który nie ma pomocnika, zmiłuje się nad ubogim i nad niedostatecznym, a dusze nędznych wybawi, od zdrady i gwałtu wybawi dusze ich, bo droga jest krew ich przed oczyma jego, imię jego będzie na wieki, pokąd słońce trufa. Dziedziczyć będzie imię Jego, a błogosławiąc sobie w nim wszystkie narody, wielbić Go będą. Psalm 80, werset 18. Niech będzie ręka Twoja nad mężem prawicy Twojej, nad synem człowieczym, któregoś sobie wzmocnił. Psalm 89, werset 20. Wączas mówiąc w widzeniu do świętego Twego rzekłeś. Położyłem ratunek w ręku mocarza, wywyższyłem wybranego z ludu. Izajasza rozdział 28 werset 16 Dlategoż tak powiedział Panujący Pan, oto ja za grunt kładę w syonie kamień, kamień doświadczony, węgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany, kto wierzy, nie pokwapi się. Rozdział 40 wersety 10 i 11 Oto panujący pan przyjdzie przeciwko mocnemu, a ramię jego panować będzie nad nim, oto zapłata jego z nim, a dzieło jego przed nim. Jako pasterz trzode swoje paść będzie, do naręcza swego zgromadzi baranki, i na łonie swem piastować je będzie, a kotne zwolna poprowadzi. Rozdział 42 Wersety 6 i 7. Ja Pan wezwałem Cię w sprawiedliwości, i ująłem Cię za rękę Twą, przetoż strzec Cię będę, i dam Cię za przymierze ludowi, i za światłość narodom. Aby otwierał oczy ślepych, a wywodził więźniów z ciemnicy, i z domu więzienia siedzących w ciemnościach. Rozdział 53 Wersety od 10 do 12. Tak Ci się Panu upodobało zetrzeć go. I nie mocą utrapić, aby położywszy ofiarą za grzech duszę swą, ujrzał nasienie swoje, przedłużył dni swoich, a to, co się podoba Panu, przez rękę jego aby się szczęśliwie wykonało. Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycony będzie. Znajomością swoją wielu usprawiedliwi sprawiedliwy sługa mój, bo nieprawości ich on sam poniesie. Przetoż mu dam działu dla wielu, aby się dzielił korzyścią z mocarzami, ponieważ wylał na śmierć dusze swoje, a z przestępcami policzony będąc, on sam grzech wielu odniósł, i za przestępców się modlił. Rozdział 62 Werset 11 Oto Pan rozkaże obwołać aż do kończyn ziemi, powiedzcie córce Syońskiej, oto zbawiciel Twój idzie. Oto zapłata jego z nim, a dzieło jego przed nim. Zachariasza rozdział dziewiąty werset dziewiąty Wesel się bardzo, córko syoniska. Wykrzykaj, córko jeruzalemska. Oto król twój przyjdzie tobie sprawiedliwy i zbawiciel ubogi i siedzący na ośle, to jest, na oślęciu, biątku oślicy. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, werset 24, a on odpowiadając rzekł: Nie jestem posłany, tylko do owiec, które zginęły z domu izraelskiego. Rozdział osiemnasty, wersety od 11 do 13. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawił to, co było zginęło. Co się wam zda? Gdyby który człowiek miał sto owiec, a zabłąkałaby się jedna z nich, a zaż nie zostawia onych dziewięćdziesięciu i dziewięciu, a poszedłszy na góry, nie szuka zbłąkanej? A jeśli mu się zdarzy znaleźć ją, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje, niż z onych dziewięćdziesięciu i dziewięciu niezbłąkanych. Ewangelia Łukasza rozdział pierwszy wersety od 68 do 77. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraelski, iż nawiedził i sprawił odkupienie ludowi swojemu i wystawił nam róg zbawienia w domu Dawida, sługi swego, tak jak mówił przez usta świętych proroków swoich, którzy byli od wieku iż im miał dać wybawienie od nieprzyjaciół naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzili, aby uczynił miłosierdzie z Ojcami naszymi, i wspomniał na przymierze swoje święte, i na przysięgę, którą przysiągł Abrahamowi, Ojcu naszemu, że nam to dać miał, iż byśmy mu bez bojaźni, z ręki nieprzyjaciół naszych będąc wybawieni, służyli. W świętobliwości i w sprawiedliwości przed obliczem Jego, po wszystkie dni żywota naszego. A ty dzieciątko, prorokiem najwyższego nazwane będziesz, bo pójdziesz w przód przed obliczem Pańskim, abyś gotował drogi Jego, a iżbyś dał znajomość zbawienia ludowi Jego przez odpuszczenie grzechów ich. Rozdział drugi, wersety 11 i od 30 do 34, iż się wam dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowem. Gdyż oczy moje oglądały zbawienie Twoje, któreś zgotował przed obliczem wszystkich ludzi, światłość ku objawieniu poganom, a chwałę ludu Twego Izraelskiego. A Ojciec i matka Jego dziwowali się temu, co opowiadano o nim? I błogosławił im Symeon, i rzekł do Maryi, Matki Jego, oto ten położony jest na upadek i na powstanie wielu ich w Izraelu, i na znak, przeciw któremu mówić będą. Dzieje apostolski rozdział 16 werset 31, a oni rzekli, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, Ty i dom Twój. Rzymiany rozdział trzeci wersety od 24 do 26, abywają usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we krwi Jego, ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów w cierpliwości Bożej, Ku okazaniu sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, na to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który jest z wiary Jezusowej. Pieśni 132, 260, 144, 345, 342, 116, 347. Wiersze Brzasku. 11. Nasz mistrz. Lektura uzupełniająca w Strażnicy reprint numer 4534. Pytania, co dla mnie znaczy imię Jezus? Dlaczego? Jak? Jaki ono na mnie wywiera skutek? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale. Zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.